Szukasz pomysłu na majowy weekend? Od 12 do 15 maja odwiedź Dni Otwarte Funduszy Europejskich. To największa ogólnopolska akcja promująca projekty dofinansowane ze środków unijnych. W całym kraju czeka na Ciebie blisko 1000 atrakcji. Nauka i innowacje, ale także zabawa i ciekawostki, niedostępne na co dzień. Warszawa tym razem nie proponuje zwiedzania zabytków, ale zaprasza do jednego z najnowocześniejszych obiektów w Polsce i w Europie. To imponująca oczyszczalnia ścieków Czajka. Dzięki niej zdecydowanie mniej zanieczyszczeń trafia do Wisły i Bałtyku. Serce Czajki, czyli potężne reaktory biologiczne, na jednym z 10 takich reaktorów się obecnie znajdujemy. Obiekty, w których zachodzi proces pozbawiania ścieków azotu i fosforu, niebezpiecznych pierwiastków dla środowiska. Czajka oczyszcza aż 3/4 ścieków komunalnych z Warszawy. Na co dzień niedostępna. Tym razem wyjątkowo będzie można zobaczyć jej niezwykłe możliwości i sprawdzić, jak ścieki zamieniają się w czystą wodę. Odwiedzają nas wycieczki zarówno z państw basenu Morza Bałtyckiego, jak i z bardziej odległych zakątków świata, chociażby z Japonii. Industrialnie będzie także w Łodzi 14 maja. Podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich miasto zaprasza na spacer po zabytkowej elektrowni łódzkiej, przyszłym Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź. Turyści podążą szlakiem powstawania energii. Jest możliwość zwiedzenia zabytkowej, secesyjnej, pięknie odrestaurowanej elektrowni z początku XX wieku. EC1 to wyjątkowa architektura, miejsce, które tworzy nową historię Łodzi. To jest motyw, dla którego ludziom rzeczywiście chciało się to po 100 latach z wielką pieczołowitością, w pełnym dozorze konserwatorskim doprowadzić do obecnego stanu. Wejdź na stronę dnieotwarte.eu i wybierz atrakcję dla siebie i Twojej rodziny. Czekamy od 12 do 15 maja.